Cześć, Miro Radowicz. Zapraszam do kolejnego odcinku Akademii Piłkarskiej. Tym razem będziemy się zajmować driblingiem. Dzień dobry. Siemasz. Jak tam? Porządeczko. Tak? A szkoła ok? Okej. A ty ostatnio nie byłeś w szkole. Tak mi mówili. O, to mi się podoba. Nikt nic nie mówi. Praca, to pracujemy. Najważniejsze to robić naturalnie, to jest... To jest bardzo ważne, jak wiemy, bo ja to bardzo często używam, bo lubię. I no tak, i tacy zawodnicy się docenają. Także naturalnie, jak się robi, nic sztuczne, naturalnie. Musisz wiedzieć przede wszystkim przeciwnik, jak stoi, czy będzie się łapał na te zamachy. Możemy robić zamachy, jak on patrzy na ciebie, znaczy nic z tego nie będzie. Także. Zapraszam kolegów tam, tutaj do środka. Będziemy robić zamachy. Na początku będziemy robić tak spokojnie, a później będziemy tak bardziej jeden na jeden robić. Znaczy, idziemy, a cofamy się do tylu, ten obrońca się cofa. Możemy parę od razu zacząć. Robimy to trochę szybciej, ale jak robi zwód, to patrzysz na niego, żeby go minąć. Brawo, brawo. Ogólnie w Polsce jest problem, ale teraz się już to zmieniło, bo w ogóle się nie pracowało z młodszym zawodnikami, ale teraz się to zmieniło i widać, ile teraz młodych zawodników jest z pierwszej drużyny. Najważniejsze jeden na jeden, żeby nie blisko podchodzić do zawodnika. Jeszcze jak ma szybkość, jak kosa, czy jak, nie wiem, kto jeszcze tam, kucharz, żeby nie podchodzić. Wystarczy wypuścić piłkę i wystarczy, że już go masz, bo on nie zdąży. Ważne, żeby oddał strzał. To jest najważniejsze, jak robisz albo rzutka. Także to zaraz pokażemy. I ważne, żeby robił to wszystko, co robi, żeby robił w gazie. Jeśli będzie za wolno, to będzie problem. Teraz najbardziej doceniani zawodnicy są zawodnicy, którzy potrafią jeden na jeden. Zniknąłeś go. Spróbujemy. Ja będę obrońca. Brawo. Brawo. Ciężko. Brawo, szybko, to jest to, super. Muzyka.
nulu pas, a to je još viša puka. No, ciężko to pokazać taki, ciężko bardzo rzadko się to używa, ale ważne, żeby zawodnik, oczywiście zależy na jakiej, który pozycja gra, ale ważne, żeby mało, żeby widział, co się dzieje przed nim, bo to jest ważne i właśnie ci zawodnicy, którzy dużo widzą, widzą to, szczególnie grają, większość gra w środku pola, także to jest akurat bardzo ważny element i ważne, żeby zawodnik potrafił zagrać dobry pas, bo to, jak wiemy, dobry pas jest 50% tak samo jak ten, co strzela w ramkę. Także spróbujemy zagrać kilka podań, żeby po prostu mniej więcej wiedzieli, czego chcemy. Brawo! Brawo! Zacząłeś to grać chyba jak cię trener skorża do środka przystawił. Tak, jest. I to, co robisz naturalnie, znaczy zamach prawą nogą, każdy obrońca się nabiera na to, jak robisz, bo to jest bardzo ważne w piłce. Znaczy naturalny zwód. Brawo. Musi być pewna, że przyjdzie. Jak nie, to kontra idzie z tego. Brawo. Para. Milo było, krótko trwało. Dzięki. Trzymajcie się. Ile macie lat? Po 17, tak? 16. A macie swoją ligę normalnie, tak? Gra. Ej, w którym miejscu jest? No pierwszy. Tak? Ty będziesz dobrym zawodnikiem. Ile masz? 16? 16. A w środku grasz? Tak. A ty też grasz w środku, tak? W ataku. To dobrze. No to powodzenia. I za 2 lata kogoś muszę zobaczyć w Legii. Pierwszej drużyny. Dzięki za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków.